Rozmawiałem dzisiaj z lekarzem, bo musiałem załatwić pewną sprawę, musiałem dostać pewne skierowanie. I jakby on na samym początku naszej rozmowy zapytał mnie o wzrost i wagę. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Moja teoria jest taka, wydaje mi się, że te informacje były mu potrzebne, aby on miał pogląd na to, jakie jest moje BMI. Czy jestem otyły, czy nie. Jeśli rzeczywiście taka jest prawda, to zrobiliśmy zajebiście duży krok do przodu, bo obserwuję, że wiele lekarzy, gdy przychodzi do nich pacjent z jakimś problemem, no to po prostu, gdy słyszy jakiś problem, to automatycznie wypisuje po prostu medykamenty i leki, nie badając w ogóle stylu życia danej osoby, nie badając w ogóle trzech filarów zdrowia, czyli snu, aktywności fizycznej i odżywiania. Wydaje się, że większość problemów zdrowotnych, które mamy, wynika po prostu z niezdrowego stylu życia. I gdy lekarz wypisuje, nie badając jakby w ogóle tego, wypisuje jakieś medykamenty, no to nie jest lekarzem, tylko tak naprawdę jest dealerem leków, dealerem medykamentów.